Ja jako dyrektor szkoły nr 18 chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich seniorów, mieszkańców osiedla Tarpno do udziału w takiej inicjatywie dotyczącej zaktywizowania ludzi po 60 roku życia. Chodzi o to, żeby w miejscu, które jest w centrum naszego osiedla, czyli w szkole, mogły się odbywać spotkania dla osób, które mają czas, mają chęci i które chciałyby aktywnie spędzić w miłym towarzystwie wspólne chwile. I jest to odpowiedź na potrzebę zgłoszoną przez mieszkańców tego osiedla, ale również z taką inicjatywą wystąpili Państwo, Pan Paweł Napolski, Pan Jakub Kopkowski. No i dzisiaj również goszczę w swojej szkole Panią Lidię Chmielewską, która będzie koordynowała także ten projekt. No cieszy fakt, że powstaje w Grudziądzu nowy punkt, w którym będą się spotykali seniorzy. Dzięki tu Pani Dyrektor, dzięki oczywiście naszym kolegom Pawłowi i Jakubowi, którzy się naprawdę starali, dzięki Panu Prezydentowi, który również pozwolił na to, żeby w tej szkole mogło odbywać się coś takiego. Nas, seniorów, jest coraz więcej i takie kluby seniora naprawdę są nam potrzebne. Mamy potrzebę wykazania się, mamy potencjał, który możemy przekazać innym osobom, możemy się dzielić, no możemy przegadać godziny. Po prostu potrzebujemy wyjść z domu i dziękujemy za to, że taki klub powstanie. Po licznych głosach mieszkańców okolicznych bloków tutaj osiedla Tarpno, przy współpracy właśnie z panią dyrektor ze szkołą podstawową nr 18, też z Grudziącką Radą Seniorów, wyszliśmy tutaj z inicjatywą utworzenia klubu seniora. Tutaj jakieś działania mające na celu tworzenie tego klubu trwały już od kilku miesięcy. Dlatego już chcemy finalizować jakby ten projekt, dlatego zapraszamy 8 maja o godzinie 16:00 chętnych mieszkańców osiedla Tarpno i też okolicy na spotkanie organizacyjne. Będzie to spotkanie pierwsze, podczas którego ustalimy jakby warunki pracy tego klubu, bo to będzie zależało od seniorów, co konkretnie będą chcieli w tym klubie seniora robić. Bo nie tylko chodzi o to, żeby się spotkać miło przy kawie i porozmawiać, ale również, żeby jakoś atrakcyjnie spędzić ten czas. Czy to będą gry planszowe, wycieczki wspólne, Nordic Walking. To będzie wszystko zależało od mieszkańców, którzy przyjdą na to spotkanie organizacyjne. Właśnie dziękuję pani dyrektor za otwarte serce, chęć pomocy też seniorom, która udostępni właśnie świetlice na spotkania dla seniorów. No i też pani Lidka Chmielewska, przewodnicząca Rady Seniorów, swoim doświadczeniem wesprze nas podczas tego również spotkania organizacyjnego, jak również później, aby wyłonić też jakiegoś lidera, który będzie motorem napędowym dla tego klubu seniora. I mam nadzieję, że ten klub seniora ruszy w miesiącu i będzie kontynuował swoje działania w następującym czasie. My mamy obecnie 13 klubów seniora w Grudziądzu. Są to kluby seniora działające przy parafiach, są to kluby seniora działające przy spółdzielni mieszkaniowej i są takie kluby seniora, gdzie wynajmują pomieszczenia. Rozumiem, że może Pani powiedzieć, jakie dominują zajęcia w tych klubach seniora? Czym są najbardziej seniorzy zainteresowani? Powiem szczerze, że już z Panią Dyrektor rozmawiałyśmy wstępnie, opowiadałam. Kluby seniora to są takie, niektóre kluby seniora są to tak enklawy. Każdy klub seniora jest jakoś inny. Jeden lubi się bawić, śpiewać, robią sobie nalewki i mają ciągłe uroczystości, bo jest ich dużo, więc mają ciągle urodziny albo jakieś inne okazje, więc takie kluby są też. Są kluby seniora, które przychodzą i robią manualne fajne rzeczy, bo piszą, malują, bo robią jakieś tam robótki fajne, takie arcydzieła manualne robią. Są kluby seniora, które tylko przyjdą sobie pogadać przy kawce, bo narzekać, bo takie są też potrzebne. Ale są kluby seniora, które sobie organizują nawet sanatoria. Teraz to już tak nie ma takiej trudności w organizowaniu tych sanatorów, załatwianiu jest, ale jeszcze ciągle sobie organizują wycieczki, czyli są podróżnicy. Jeszcze my jako Stowarzyszenie Przyjazny Grudziądz współpracujemy z dwoma klubami seniora z Grudziądza. Wesoła Wiara, z czym ci nas żyjemy marzeniami z Rządza.
I też liczymy, że te kluby będą mogły wesprzeć jakoś ten nowo powstały klub, wymienić się doświadczeniami i wspomóc tych nowych klubowiczów.